Wójt Awatana Ząbkowice Śląskie zajmuje miejsce w czerwonym na rożniku. Tomasz Kowalczyk. A jego przeciwnikiem w niebieskim narożniku będzie zawodnik z klubu Olama Karate Oświęcim Dawid Pawlus. Przypominam, iż walczą ze sobą Tomasz Kowalczyk, czerwony narożnik, i Dawid Pawlus, niebieski narożnik. Do kolejnej walki zapraszam do przygotowania się Kamila Bednarek i Sebastiana Głowina. A przed nami pierwsza runda w walce finałowej dzisiejszych mistrzostw. Przypominam, walczy Tomasz Kowalczyk z Ząbkowic Śląskich z Dawidem Pawlus z Oświęcimia w walce finałowej numer 6, kategoria minus 81 kg. Za chwilę runda druga. A gotowi powinni być Kamil Bednarek i Sebastian Głowina. A do ósmej walki również może szykować się zawodnik z Ukrainy Iwan Daszkiewicz oraz Łukasz Borowski, elitarni obojniki śląskie.
i w emocjonującej walce między Tomaszem Kowalczyk a Dawidem Pawlus czekamy na werdykt. Zapraszamy również do odbioru certyfikatu Magdalenę Kasprzyk oraz a czeka nas niespodziewany dogrywka, więc po dogrywce zapraszamy do odbioru tutaj do stolika sędziowskiego Magdalenę Kasprzyk oraz trenera reprezentacji Ukrainy Oleksii Rosza. Po tej walce również na ring, gdzie zostanie wręczony certyfikat przez Arkadiusza. Jednak poddanie, wielkie brawa, to była, tak jak Państwo widzieliście, mocna walka. Walkę przez poddanie wygrywa niebieski narożnik Dawid Pawlus, jednocześnie zostając mistrzem Europy. Wielkie brawa dla wicemistrza Tomasz Kowalczyk, a trofea wręcza Arkadiusz Kaczmarek. Proszę, żeby byli gotowi również Kamil Bednarek i Sebastian Głowina do kolejnej walki oraz rozgrzewa się Iwan Daszkiewicz i Łukasz Borowski. A Magdalenę Kasprzyk zapraszamy do stolika sędziowskiego po odbiór dyplomu z dzisiejszych mistrzostw. Dawid Pawlus, mistrzem Europy, wielkie brawa, a jego brawa również zasłużył na brawa i zostaje z tym.